Dzisiaj wyjątkowo prosty i wyjątkowo szybki poradnik, w którym pokażę Ci, jak ze zwykłego zdjęcia zrobić coś takiego. Jest to bardzo fajny efekt, a jednocześnie zrobisz to bardzo szybko, bardzo łatwo i na każdym zdjęciu. Więc jakby nie przedłużając całego tego wstępu, chodźmy do Photoshopa. Kiedy otworzymy Photoshopa, wgramy zdjęcie, to oczywiście możemy zacząć pracować. W pierwszej kolejności stwórzmy sobie nową warstwę tylko po to, żeby na nowej warstwie nanosić właśnie te kreski, które będą obrysem kurtki, bluzy, spodni, czegokolwiek co chcecie obrysować, a potem usunąć. Zobaczcie. Tworzę nową warstwę. Klikając w ten plusik, ewentualnie skrót klawiszowy to jest oczywiście Ctrl Shift N. Jeżeli to wciśniemy, pojawia się nowa warstwa, ma możliwość nazwania warstwy, kliknięcia OK i zobaczcie, nowa warstwa została. Stworzona i teraz, kiedy mamy w panelu warstwę oryginalną i warstwę pustą właściwie, to możemy zacząć obrysowywać naszą kurtkę. Kolejnym krokiem jest oczywiście wybranie pędzla, więc naciskam literkę B na klawiaturze lub też wybieram z menu po lewej stronie właśnie w tym miejscu. Jeżeli wybierzemy ten pędzel, teraz potrzebujemy kolor biały. Możemy nacisnąć w te strzałeczki, wtedy kolory nam się przełączają, ewentualnie możemy nacisnąć D na klawiaturze, czyli default po angielsku, czyli randomowe z standardowe kolory, które są podstawowymi kolorami właśnie w Photoshopie, czyli czarny i biały. Potrzebujemy kolor biały. Możemy zacząć rysować na nowej warstwie. Pamiętajcie mieć zaznaczoną nową warstwę, żebyście nie rysowali na warstwie oryginalnej. Więc wybieramy z panelu warstw oczywiście tą zwykłą, przezroczystą nową warstwę, którą stworzyliśmy. Przybliżamy sobie nasze zdjęcie i tutaj wybieramy sobie grubość pędzla, która będzie oddziaływać, czyli będzie tym Obrysem naszej kurtki. Jeżeli ten dla Was jest za wąski, możecie oczywiście przytrzymać klawisz Alt, prawy klawisz myszy i przesuwając myszą w prawo-lewo powiększać oczywiście Wasz pędzel. Więc jeżeli wybierzecie już odpowiednią grubość, możecie zacząć obrysowywać Waszą grafikę. Jeżeli obrysowaliście już kontur, to pamiętajcie o tym, że nie tylko kontur wchodzi tu w grę. Bo jeżeli macie załamania światła, lub załamania kurtki, lub odzieży jakiejkolwiek obrysowujecie, to również to zróbcie, czyli mniej więcej właśnie w ten sposób, gdzie macie widoczne obrysowania, czy też macie tutaj jakieś załamania kurtki, wtedy robicie te kreski, które pokazują Wam, że w tym miejscu również światło się zmienia, że jakieś elementy się zmieniają na kurtce, czyli jest załamanie światła, Właśnie w ten sposób również dodacie bardzo fajny efekt, który na samym końcu zobaczycie, że będzie bardzo fajny. Ja już swoją kurtkę obrysowałem, mam nadzieję, że zrobiliście dokładnie to samo. Oczywiście podczas malowania może zmniejszać pędzel, żeby Twoje kreski były na przykład mniejsze, żeby było inny kontur, żeby był, żeby to wszystko się ze sobą rozróżniło. To jest oczywiście Twój wybór. Ja zrobiłem to wszystko jedną kreską, i teraz zobaczcie, jeżeli oddalę sobie moją grafikę i widzimy całą postać, to zobaczcie, że wszystko mam na nowej warstwie. Nic nie jest destrukcyjne, mam oryginalne zdjęcie pod spodem, a jednocześnie na samej górze mam właśnie zdjęcie naszej kobiety, której obrysowałem kurtkę. I teraz musimy naszą kobietę wyciąć. Tak, żeby wyciąć ją z tła, a później usunąć jej kurtkę. Więc schowam na chwilkę warstwę z tymi kreskami, które przed chwilą zrobiliśmy klikając właśnie w to oko, więc chowam warstwę na sekundę, zaznaczam oryginalną warstwę i teraz za pomocą paska kontekstowego, który jest tutaj, jeżeli go nie widzicie, Wystarczy, że przejdziecie do zakładki okno, i tutaj na dole macie pasek zadania kontekstowego, musicie to włączyć. Więc, jeżeli to włączycie, pojawi wam się taki pasek. Jeżeli nie widzicie tego paska albo przede wszystkim macie starszą wersję Photoshopa, w której nie widać tego, to to co musicie zrobić, to po prostu wyciąć tą osobę jakimkolwiek narzędziem. Czy to będzie lasso, czy to będzie pentur, czy to będzie jakiekolwiek na narzędzie, bo narzędzie jest naprawdę bardzo dużo. Musicie ją wyciąć z tła. Teraz kolejnym krokiem jest oczywiście to, żeby zaznaczyć warstwę z naszą kobietą i jednocześnie na pasku nacisnąć guzik, wybierz obiekt. W tym momencie, Photoshop, za pomocą swojej sztucznej inteligencji, zaznaczy nam nasze zdjęcie. I zobaczcie, kiedy zaznaczenie się pojawiło, możemy przybliżyć i zobaczyć, czy wszystko jest poprawnie. Jeżeli coś się nie zgadza, na przykład widzę, że tutaj to oko nie zostało do końca pobrane to wystarczy, że wybiorę lasso, czyli Ly na klawiaturze, literka L jak lasso, i tutaj dorysuję sobie z klawiszem Shift. Zobaczcie, że normalnie nie mamy nic, ale jeżeli wciśniemy klawisz Shift, pojawia się plusik, więc do, możemy dodać do zaznaczenia. Czyli dojeżdżam i zrzucam do zaznaczenia tego, które gdzieś Photoshop nam nie wziął pod uwagę. Oczywiście możecie sobie poprawić całkowicie Wasze zdjęcie, ja teraz nie będę na to tracił czasu, ponieważ tego nie potrzebujemy. Więc teraz, kiedy mam zaznaczenie naszej osoby, po prostu potrzebuję ją skopiować. Czyli wciskam ctrl kontrol na klawiaturze i zobaczcie, pojawiła mi się nowa warstwa z wyciętą moją kobietą. Kiedy na chwilkę schowam sobie, klikając tylko tą warstwę, mam moją kobietę wyciętą z tła całkowicie. Teraz to, co potrzebuję zrobić, to właśnie na oryginalnym zdjęciu, gdzie mamy tą kobietę wtopioną w tło, muszę usunąć właśnie ją z tła, żeby to jedno zdjęcie było bez tej kobiety, czyli zaznaczam. Klikając w tą warstwę, którą przed chwilą zrobiliśmy, klikam z klawiszem Ctrl by wczytać zaznaczenie. Jeżeli nie znacie tych wszystkich sztuczek, polecam. Naprawdę bardzo mocno polecam zapoznać się z tym materiałem, który jest gdzieś tutaj na górze, w którym pokazuję ci te wszystkie sztuczki, które właśnie używam. Czyli na przykład, jeżeli klikniemy w warstwę. Z klawiszem Ctrl to wczytamy zaznaczenie tej warstwy. Jeżeli tutaj mam te kreski i kliknę z klawiszem Ctrl, zobaczcie, wszystkie te kreski zostały zaznaczone, więc właśnie w ten sposób to działa. Więc teraz potrzebuję wczytać zaznaczenie naszej kobiety. Klikam z klawiszem Control. Widzę, że wczytało mi zaznaczenie naszej kobiety, ale jednocześnie zaznaczam główną warstwę. Muszę usunąć za pomocą sztucznej inteligencji po prostu tą kobietę z tła. Więc teraz potrzebuję troszkę to zaznaczenie rozszerzyć, więc przechodzę do zakładki zaznaczenia. Klikam zmień i rozszerzanie. Tutaj nie musimy jakoś specjalnie dużo, chociaż to zależy jak duże jest Wasze zdjęcie. W moim przypadku myślę, że 8 pikseli wystarczy. Zobaczcie, że nasze zaznaczenie jest zdecydowanie szersze niż oryginalnie kobieta wycięta w tła. I teraz to co potrzebujemy zrobić to usunąć właśnie z tego oryginalnego zdjęcia naszą kobietę. Więc mamy pasek, klikam wypełnienie generatywne i tutaj nie muszę wpisywać nic. Wystarczy, że kliknę guzik generuj. I teraz zobaczcie, Photoshop usunął nam naszą kobietę z naszego tła. Widzimy, że mamy dodatkową warstwę stworzoną, gdzie Photoshop dopasował za pomocą sztucznej inteligencji właśnie tą grafikę. Oczywiście pojawia się okienko, w którym mamy trzy opcje. Możemy sobie wybrać, jaka opcja nam najbardziej pasuje. W moim przypadku ta pierwsza jest całkowicie w porządku. Więc teraz, kiedy mamy usuniętą naszą kobietę, Możemy włączyć warstwę numer 2, czyli tą, w której jest sama kobieta na tle. Widzimy, że zdjęcie się zgadza. I teraz dodatkowo włączamy nasze paski i teraz ostatnia rzecz, jaką musimy zrobić, to z naszej kobiety po prostu usunąć kurtkę. By to zrobić, pamiętajcie, nie używajcie gumki, bo to jest destrukcyjne, to jest dla amatorów. My chcemy być profesjonalistami, więc włączamy maskę warstwy, klikając w tą guzik Pojawia nam się maska warstwy. Wybieramy pędzel tylko po to, żeby coś ukryć. Pamiętajcie, maska jest po to, żeby ukrywać, nie żeby usuwać. Więc w każdym momencie, jeżeli coś ukryjecie, możecie coś wrócić. Więc teraz, kiedy macie maskę warstwy włączoną, wybieracie pędzel o kolorze czarnym, czyli literka B na klawiaturze lub wybieramy z tego menu i zobaczcie po przybliżeniu, usuwamy kurtkę z tego miejsca, jednocześnie zostawiając paski, które są na osobnej warstwie. I teraz, kiedy usunęliśmy, a właściwie schowaliśmy maskę warstwy, to zobaczcie, że zdjęcie to, które mamy tutaj górne właściwie naszej kobiety, to po prostu jest schowane w pewnej części. To, co jest kolorem czarnym, jest schowane, to z kolorem białym widzimy, bo tak działa maska warstwy. Jeżeli nie wiecie, jak działa maska warstwy, polecam zapoznać się z materiałem, który kiedyś nagrałem bo jest naprawdę świetne i uważam, że warto to znać, jeżeli chcecie pracować bardzo dobrze w Photoshopie. Więc teraz, kiedy na przykład chcielibyśmy coś odkryć, bo nam się coś pomyliło, to wystarczy, że bierzemy pędzel o kolorze białym, który odkrywa i zobaczcie, kiedy zacznę malować na masce warstwy, mam zaznaczoną maskę warstwy, to mogę z powrotem to odkryć, więc jest taka możliwość. I jednocześnie zrobiliśmy efekt, o który nam chodziło, który nam pasuje. Myślę, że to było łatwe. Koniec. I jak widzieliście i sami zrobiliście, mam nadzieję, że sami robiliście również ze mną, to ten efekt jest wyjątkowo prosty. Yy, bardzo szybko go zrobiliśmy i jeżeli Ci się to podobało, daj łapkę w górę i daj subskrypcję, ponieważ wtedy wiem, że takie materiały, albo w ogóle ten cały kanał ma jakikolwiek sens. Jeżeli Ci się podobało oczywiście, jeżeli nie, no to nie zostawiaj nic. Na dzisiaj to oczywiście wszystko i widzimy się już niedługo w kolejnym materiale, bo już są oczywiście zaplanowane i nagrywane, a tymczasem do zobaczenia. Cześć!